Jeżeli chodzi o wewnętrzne spory w Solidarności Walczącej, oczywiście nie udało się ich uniknąć. Takim momentem, w którym one wyszły na jaw wobec części członków, bo podejrzewam, że ten konflikt gdzieś tam tlił się już wcześniej, były miesiące już chyba pod koniec 88 i na początku 89 roku. To na moment muszę wrócić do lata roku 88. Otóż wtedy wybuchły strajki na kopalniach, głównie w Rybnickim Okręgu Węglowym. I pamiętam, że wtedy zaangażowano mnie do następującego zadania. Miałem wozić informacje z Jastrzębia, tam sztab był w kościele tak zwanym na Górce, do Katowic, w okolicach ulicy Zajączka, a może nawet na ulicy Zajączka, mieszkał człowiek, który te informacje ode mnie odbierał. Na podstawie tych informacji miał być redagowany taki biuletyn strajkowy. Był drukowany gdzieś w Gliwicach, bo tam odbierałem tę bibułę i woziłem do Jastrzębia. Ten cały obieg okazał się mocno niedoskonały. No i niedoskonały okazały się też struktury związkowe w tym przypadku, bo to w zasadzie byli ludzie Solidarności, nie Solidarności Walczącej, ci, z którymi wtedy nawiązywałem kontakty i którym przekazywałem informacje, od których odbierałem bibułę. No, przypominam sobie, jak przywiozłem cały ten nakład do kościoła, gdzie ten sztab się mieścił, no i dostrzeżono, że w tym biuletynie są poważne nieścisłości. Uśmiercono jakiś strajk na jednej z kopalni, podczas gdy ona dalej strajkowała i pamiętam tę chwilę, kiedy najpierw usiłowano z tych iluś tysięcy egzemplarzy markerem wymazać te błędne informacje, ale po lekturze kolejnych akapitów okazało się, że tych błędów jest tyle, że trzeba było całą tę bibułę tak naprawdę zutylizować. No, powstało podejrzenie graniczące z pewnością, że redaktorzy nie korzystali z informacji, które przywoziłem z Jastrzębia, tylko słuchali Wolnej Europy i na tej podstawie redagowali swój biuletyn. No, takich przykładów nieudolności spotkałem rzecz jasna więcej, nie wszystkie pamiętam, ale ten był szczególnie spektakularny. Dlaczego mówię o tych strajkach roku 88? Otóż wtedy udało się rozbudować struktury Solidarności Walczącej w Jastrzębiu. Pamiętam, że taką osobą, która została do SW wtedy pozyskana, był z jednej strony Andrzej Kamiński, z drugiej strony taki długowłosy, młody wówczas górnik imieniem Bartek, nie pamiętam jego nazwiska, i on był wykwalifikowanym drukarzem. Zresztą u niego byłem na takim kursie sitodruku, tej wiedzy później już nigdy nie spożytkowałem. Natomiast pamiętam, że parę dni spędziłem w Jastrzębiu, tam w mieszkaniu jednego z górników zaangażowanych w SW. No i u Bartka poznawałem te tajniki sitodruku. I Bartek był tą osobą, która wydrukowała ten konkurencyjny numer PIKA. Ten oficjalny był redagowany przez Sławka Bugajskiego. No to on był osobą, która, jeżeli chodzi o te prace redakcyjne, tutaj czuwała nad całością. Bo przypomnę, że nie tylko PIK, ale także Wolni i Solidarni, taką bibułę także nasz oddział Solidarności Walczącej wydawał. Natomiast ten konkurencyjny numer był dziełem Jadwigi Chmielowskiej od strony merytorycznej, natomiast od tej strony technicznej właśnie owego Bartka z Jastrzębia.